W ramach akcji policjanci oraz pracownicy fundacji rozdawali elementy odblaskowe mieszkańcom Kutna. 100 pierwszych kamizelek zostało rozdanych w centrum miasta. Akcja ma na celu propagowanie noszenia odblasków przez pieszych, jak i również przez rowerzystów. Ważne jest bezpieczeństwo na drodze? Bardzo! Pewnie, że bardzo! Ja to boleję, jak jest wypadek. O Jezu, kochany. Ja przeżywam. Ja też przeżywam to. Bardzo. Jak dla Pani jest ważne bezpieczeństwo na drodze? Pani jeździ za rowerem? Bardzo, bardzo. No. Jeździ Pani dużo rowerem po ulicach? Cały czas. Czy myśli Pani, że taka kamizelka zmienia Pani widoczność? Oczywiście, że tak. A nawet jakby nie, to niektórzy kierowcy i tak nie widzą. Ale Pani będzie czuła się chociaż troszkę bezpiecznie. Nie, tak, oczywiście, że tak. Często Pani jeździ rowerem? Cały czas. Zima, lato, wiosna, calutki czas. Na razie nie mam prawa jazdy, bo dopiero jestem w trakcie. Pamiętajmy, że po zmroku pieszy bez odblasku jest widoczny dopiero z odległości 40 metrów, natomiast z odblaskiem ponad 100 metrów. Komenda Powiatowa Policji w Kutnie wspólnie z Fundacją Inicjatyw Osób Niepełnosprawnych podjęła inicjatywę pod hasłem Odblaskowy Anioł Stróż. Jest to inicjatywa, która została skierowana dla wszystkich osób pieszych. Na ten cel specjalnie zostały stworzone kamizelki odblaskowe, które mają nadrukowany taki emblemat, również odblaskowy, właśnie skrzydeł anioła. Bardzo zależy nam na bezpieczeństwie pieszych w okresie zimowym. No, piesi są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe. W okresie zimowym częściej dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, ponieważ szybciej zapada zmrok i ci piesi właśnie ubrani na czarno, w ciemne kurtki są bardzo mało widoczni dla kierujących. Stąd nasz apel o właśnie noszenie elementów blaskowych, świećmy przykładem, bądźmy widoczni. A tak jak powiedziałam, dzisiaj takie kamizelki blaskowe będzie można uzyskać od nas razem z fundacją. Jako Fundacja Inicjatyw Osób Niepełnosprawnych bardzo chętnie angażujemy się w różne akcje działające na rzecz lokalnej społeczności. Tym razem włączamy się w akcję zwiększającą bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kutnowskiego. Kutnowska Policja rokrocznie organizuje akcję promującą widoczność na drogach, promującą odblaski. I w tym roku postanowiliśmy wejść w taką współpracę. To są kamizelki w rozmiarze uniwersalnym. Są nieco większe, tak żebyśmy bez problemu mogli założyć sobie taką kamizelkę na swoją odzież wierzchnią. Z tyłu mamy napis Odblaskowy Anioł Stróż i takie odblaskowe skrzydełka, więc myślę, że i wygląda to fajnie i niesie za sobą bardzo pożyteczną ideę. Skąd taka nazwa? Odblaskowy Anioł Stróż. Nazwa powstała zasadniczo spontanicznie z jakiegoś takiego pomysłu rzuconego przez panią Edytę Machnik, która razem z nami weszła w tą współpracę i razem wymyśliliśmy tego odblaskowego anioła. Ten pomysł zrodził się stąd, że tak naprawdę chodzi o tego anioła stróża, który pilnuje bezpieczeństwa. Kamizelki trafiły również do wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kutnie.